Okej. I co teraz? Jesteśmy tutaj, to był właśnie ten poziom, w którym walczyliśmy z tym, z tym bosikiem. I coś tutaj nam go bosik wspomniał, żebyśmy udali się do tego, do sklepikarza. Okej, zobaczmy, o co tam chodzi. Dobra, wejdź tam, Krok. Kurde, nie jesteś taki gruby. Jesteś chudziutki, więc proszę cię, zmieścisz się bez problemu. O co chodzi? Co możemy u sklepikarza kupić? Ja tego nie skipowałem, on sam skończył tak dialog. Żeby nie było, ja nic nie wciskałem. Cossack Village. O! Sorki znowu za to, bo włączyłem tryb analogowy. Czekajcie, to jesteśmy na Cossack Village teraz. Okej, tylko że jednej rzeczy nie zrobiłem. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc poczekajcie chwilkę. Wiecie co? Bo nie bardzo wiem, jak teraz wrócić stąd. Bo ja chciałem jeszcze zobaczyć na pierwszej wysepce, jak mniej więcej ten, to wygląda wszystko. Tylko kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem, jak teraz mam to dokonać. Bo chciałem się do tego cofnąć. Chciałem się... O, tutaj coś możemy zrobić. Cossack Tribe Secret Ice Cup. Nie, dobra, nie, bo myślałem, że ja mogę się cofnąć. A da się tutaj jakoś cofnąć do poprzedniego świata? Jak to się robi? Jest tutaj jakieś przejście? Cossack Village. Bo tutaj nie wiem, ile poziomów dzisiaj maksymalnie zrobi, bo też nie wiem, jak długa sesja będzie. Na pewno będzie krótsza od poprzedniej. A to kurde, głupie Dantinosy, zajął mały nosa. Zajął mały nosa dla bałwanosa. Smutne to jest, powiem wam szczerze. Spoko, my uratujemy, nie ma problemu. Mamy tu jakąś mapę, cokolwiek? Nie mówcie tylko, że w momencie, kiedy zostaliśmy do Cossack Village przeteleportowani, to już nie możemy wrócić z powrotem do poprzedniej krainy. Czyli tak, gobosy uwielbiają ginger wodę. No, ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Dobra, no to co, może zrobimy jakiś z poziomów tutaj. A najwyżej, nie wiem, ja za niedługo do Justyny zadzwonię i zapytam się odnośnie tego, jak się wraca na poprzednie światy. Znaczy na poprzednią wyspę. O, zdobyliśmy ten, marchewkę. O, to już bałwanek będzie miał noska. A co? Nie będzie gorszy teraz. Aha, dobra, czyli potrzebujemy jeszcze tych, jego rączek,
Potrzebujemy jeszcze rączek i kapelusika. To easy mi się wydaje. To może nawet zaraz znajdziemy. Wystarczyłoby się tutaj rozejrzeć troszeczkę po okolicy. Ale tak szczerze, to muzyka tutaj jest świetna. Ogólnie graficznie to się pięknie reprezentuje. Dobra, mamy jedną rączkę. Chyba, że to już od razu dwie nam wzięło. To teraz wystarczy poszukać kapelutka i będzie bałwan gotowy. Bałwanek. Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to. Dobra, tutaj mamy dwie rączki i jeszcze kapelutek. Gdzie jest kapelutek? Ej, nie rzucajcie we mnie śnieżkami. Hej, 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 łabuziaki. Nie rzucajcie we mnie śnieżkami. Ja tutaj jestem ten. W celach turystycznych i w celach misyjnych. Bo muszę uratować świat przed gobosami i przed baronem Dante we własnej osobie, kurde. Osobowości, tak. To niezła osobowość. Ale szukamy kapelutka. Gdzie jest kapelutek? Gdzie jest kapelutek? Gdzie jest kapelutek? Wydaje mi się tak szczerze, że jak tak patrzę na kroka dwójkę, to krok dwójka będzie trochę krótszą serią niż krok jedynka. Wydaje mi się, że ogólnie sam w sobie krok dwójka jest krótszą grą niż krok jedynka. Ale tutaj nie chcę, mówię, spekulować, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście jak najbardziej mylić. I jeszcze brakuje kapelutka. Gdzie jest kapelutek? Gdzie jest kapelutek? Jest kapelutek! O, zarobiliśmy, kurde, stówkę żeśmy dostali, nice. O kurcze wieczone, ale fajnie. Dobra, to co, to lecimy, kurde, ratować pociąg w takim razie. Bo Dantinosy, kurde, pierdosy ukradły pociąg. I to mi się nie podoba bardzo. I trzeba sobie z nimi się rozprawić. Chase the choo-choo train. Czyli musimy ścigać choo-choo train. Fajna muzyka tutaj leci. Ej, nie żeby coś, podoba mi się. Aha, i tutaj się możemy ślizgać, czyli nic się nie stanie. Bo przez chwilę się bałem, że ja wpadnę do tej wody, do tego lodu i raptem krok otrzyma jakieś obrażenia. Ale na szczęście tak się nie stało. Czyli my po prostu będziemy musieli lecieć normalną ścieżką, a pociąg sobie swoimi torami będzie leciał. No to brzmi logicznie. No dobrze, że tędy od razu poleciałem, bo to już będziemy mieli z głowy. I przynajmniej mam pewność, że zdobyłem kolorowy klejnocik. Tak więc yo. Ale mam dzisiaj głupawkę, powiem wam szczerze, ale to dlatego, że dobry humor mam. Bo dzisiaj znowu lecę na rowera. Rowera. I będzie niezła heca. Nie! Na szczęście się zapisało. Ale tak czy siak musimy lecieć ten. Od początku. Dobra, pyk, o to chodziło. Trochę tego nie lubię, że te klejnoty się właśnie tak rozlatują na te różne strony, bo to jest strasznie uciążliwe. Powiem wam szczerze. Ej, ale tutaj, o kurde. Ej, tu ładnie ogarnęli te sekwencje. Ej, jestem pod wrażeniem normalnie, kurcze. Ale fajnie Fox Interactive urozmaiciło to. O kurcze. Ej, to mi się podoba, nie? Aż mi się morda cieszy. Jeszcze bardziej. Ty, jak na grę na PS1, to naprawdę pięknie to wygląda. Ale trzeba... auć, uważać. Na bale. Bo jak bal mi przyrżnie, to ja będę leżał.
Tutaj ostrożnie, ostrożnie, nigdzie się nie śpieszymy. Trzeba będzie też uważać na przeciwników swoją drogą. I co wypadło? Aha, platformy się zrobiły. Dobra, tak więc... Wow, odwróć się kamerka. Pyk. Dobrze, że tędy najpierw poleciałem. Tam na dole nic nie będzie, więc nawet nie ma co się łudzić. Dokładnie tak. I lecimy z koksem. No i zginąłeś, gościu. I tyle ci mam do powiedzenia. Bardzo dobrze, żeś padł. Tam jest serduszko. Moje serduszko. Jak tam się dostać? No dobra, czyli sobie serduszka nie zdobędziemy, na to wygląda. Szkoda. Ma 40, czyli jeszcze 60. To mnie trochę nie zadawala, bo wolałbym, żeby było tutaj już 50. Ale niech będzie, dobra. Tego się boję teraz. Tego się, wiecie, czemu boję? Bo krok się łatwo tutaj będzie ślizgał. Ale na szczęście się udało, więc... Lecimy do przodu. Teraz w sumie spróbowałbym zdobyć tą skrzynkę, bo ona jest u góry i myślę, że dałoby łatwo się w miarę ją zdobyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko wystarczy oczywiście się w miarę odbić, tylko że kurczę, gdzie tutaj... O, dokładnie, o to chodziło. No 5 kurde klejnotów to ja bym nie przeżył, jakbym kurde zgubił. Szczególnie, że już mamy połowę, więc... No połowę ze stówki, więc to chyba jest okej, wynik w miarę. Tak mi się wydaje. Teraz te bale nam zostały, na które trzeba uważać. Na te śmiercionośne bale trzeba uważać. Dobra, w dobrym momencie skoczyłem. I też w dobrym momencie zaatakowałem. Nice. Okej. O, robocik. No nie gadaj. Dawaj. Dojedź. Yes! 73. Dobra, i nawet serduszko się udało zdobyć. Ale fajnie. Dobrze. O to chodziło. Dokładnie. Dalej mamy tutaj tą ciuchcie. Ciekawe. Czy, co będziemy musieli zrobić, żeby tą ciuchcię zatrzymać? O, tutaj widzę, że spadające głazy są. No, ciekawy dodatek, nie powiem, że nie. Trochę może to utrudnić nam przechadzkę po tych górach. Na szczęście ja tutaj w miarę szybko skoczyłem. Tak więc jest wszystko gitara. Wow, uderzyłem w gonga. Nice. Tu za gongiem nie ma. Myślałem przez chwilę, że tak jak poprzednim razem za gongiem się schowa jakiś kolorowy klejnocik.
Dobra. Kurde, ta muzyka mi naprawdę przypomina jak szafę grającą z lat 80. Tak nie wiem, z jakiegoś powodu mi przypomina. Tu już chyba za będzie koniec poziomu, tak mi się wydaje. Ale zobaczmy. Wow, wow, o, 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 o. O kurde. Szkieletor. Dobra, jeszcze jeden kolorowy klejnocik. Na szczęście mu, kurde, uciekłem. On teraz tutaj będzie lecieć. Wow, 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 wow. Na upartego możemy właśnie też taki zrobić. Taki mykens.